Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K22 My Career. Dzisiaj oczywiście gramy spotkanie z Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse. W ostatnim odcinku graliśmy z OKC, wygraliśmy 104 do 83. Zrobiliśmy tutaj 46 punktów, do tego jedną zbiórkę, 6 asyst, 1 przechwyt, 19-31 rzutów z gry, 6 na 10 rzutów za 3. Widziałem właśnie, że już jesteśmy zapisani w historiach, można to powiedzieć. Księgi rekordów, można tak powiedzieć też, bo jesteśmy już w top 100 zawodników, którzy rzucili przynajmniej 40 punktów. Już chyba 11 razy rzuciliśmy 40 punktów, więc idziemy coraz bardziej naprzód. Dzisiaj mamy właśnie mecz z Indianą Pacers. Pierwszy sobie zagramy, drugi nie zagramy i możemy już przechodzić powoli do tego spotkania z Pacers. Well, that's it for this episode of 2KTV. Thanks so much for watching. Enjoy the game. Just kidding. It's April Fool's. Welcome to an all-new episode of NBA 2KTV. And since it's April Fool's, let's get a little silly with our first segment, introducing your annual Top Play Bloopers. Enjoy. Hi, this is Dan Roberts, arena voice for the Utah Jazz. Welcome to Top Plays. Here are some of the strangest plays you've sent in this year for NBA 2K22. It's time for your not-so-top plays. I będziemy już mogli za niedługo to spotkanie zaczynać. Oczywiście widoki w Indianie. Indiana się nie myli, nigdy jeszcze nie wygrała mistrzostwa, choć nie mogę być pewien w 100%, ale to mi się wydaje. W tym sezonie pewnie też, naprawdę, bo jednak siódme miejsce na wschodzie jak na razie to jest szczerze dużo lepiej niż się spodziewałem, że poradzi sobie Indiana, ale i tak to nie jest wystarczająco dobrze. Widzę, że właśnie ma na przykład tutaj jakiegoś nieprawdziwego zawodnika, pewnie rookie. I co ciekawe, nie tylko jednego mają, LeVert oczywiście jest prawdziwy. Jackson chyba też jest prawdziwy, Simen, zagapiłem się. I Harden z trójką, zagapiłem się tutaj na zawodników troszkę Indiany. I jest trójka. Odpowiadam od niej, od początku Hardinowi. Trójka za trójkę. LeVert naprzeciwko Murrayowi. LeVert dobrze wszedł tam pod kosz. Jokic. I Murray za trzy. Łatwy punkt dla Jamala. LeVert. LeVert rzuca i LeVert nie trafia. Jest tu ten kurde. Przeleciał tylko mi, a dobra, zebraliśmy. Przeleciał mi tylko ten Jackson chyba, jeśli się nie mylę. I jesteśmy tutaj wolni. I to musieliśmy oczywiście trafić. A tylko mi ten gość właśnie chyba, to jest Jackson? Tak, on mi tylko przeleciał tam pod koszem i to wystarczyło, żeby nie trafił. Jackson. No właśnie tu chyba dwóch mam nieprawdziwych zawodników, to ciekawe. Power forward. Sabonis, nie wiem, czy wiadomo, że pewnie życiu nie jest, no ale w tej grze powinien tu jeszcze być w Indianie, chyba że też go wyrzuci w tej grze. I kończymy wsadem, pięknie. Pomimo, że Jackson nas gonił tutaj też, co się spodziewałem, że może się skończyć blokiem, ale pomyślałem, że dobra, już do końca idę. I tak udało się. Harding trafia, dobrze, on widać, że potrafi dobrze rzucać, czy z trójki, czy za trzy właśnie, czy za mid-range'a, no po prostu dobrze umie rzucać. Jokic. Aj, nie wiem, czy to nie było za wcześnie? Nie, jednak nie, dla Jokicia to nie było za wcześnie. Trudny rzut, ale celny w wykonaniu Jokicia.
Harding nie kończy, a Jackson tutaj jeszcze jest. Trzy sekundy. Nie powinien to trafić. Dobra defensywa moja i Jokicia. Jamal. Jokic, on powinien sobie poradzić. Fade away. Aj, niestety nie udało się. Na razie ładnie to wyglądało, no nie udało się. Jackson. Turner, Miles Turner. Fade away? Nie, chyba nie ma sensu to dla Milesa, żeby on coś takiego rzucał. Levert, on będzie pewnie rzucał, a będzie zblokowany. Nie wiem, czy to był blok. Jamal. A Jokic świetnie się przedziera i pewnie to skończy. Tak, ładnie to zrobił Jokic. Harding. Do Turnera, Miles Turner naprzeciwko Jokicia. Świetnie Jokic. Udało się tu ładnie wejść pod kosz i skończyć tą akcję. Timeout biorą Pacers, swój pierwszy. I wracamy na boisko. Widzę, że już zmiany są. McConnell dalej w Pacers. Blok? Nie, faul, kurde. Liczyłem na dobry blok, a jednak jest faul. Obydwa rzuty wolne celne. U nas też widzę, że zmiany. Zik Nanji jest, Monte Morris oraz Josh Hart. Tylko ja i Jokic stajemy na boisku po tym timeoucie. Ale mi zabrał teraz McConnell, to jednak to jest jeden z tych zawodników, których w poprzednim sezonie, chyba nie w tym, co teraz jeszcze się kończy, tylko jeszcze poprzednim, miał triple-double ze stealami, więc no to pokazuje, jak naprawdę świetny zawodnik jest, jeśli chodzi o przechwyty, więc no mogłem się spodziewać, że może się coś takiego wydarzyć. I znowu on to zrobił, on jest niesamowity, jeśli chodzi o te steale. Muszę naprawdę uważać na niego. Naprawdę na początku to myślałem, że dobra, jedną mu się udało, ale naprawdę muszę uważać. A za ta trójka. No, dobra. Odkupiliśmy się to jakoś tam za te dwie straty. Może ja bym tak właśnie McConnellowi zabrał, ale już więcej nie będę próbował, może się to skończyć faulem. Bitace. Jackson, Poole, o Jordan Poole u niego, no to jest bardzo fajny pomysł, żeby właśnie mieć Jordana, myślę, bo Jordan to jest świetny zawodnik w prawdziwym życiu, tak naprawdę gwiazda młoda. Monte Morris za 3 trafia, ładnie, powoli uciekamy Pacers. Rzuca to, ale nie trafia. Dobrze, weszliśmy tutaj i kończymy layupem. 15 aż punkt. Zapowiada się kolejny mecz, w którym zdobędziemy 40 punktów. Jokic, faul niestety. Mógł tu zblokować, a nie udało się jednak. Tylko faul. McConnell, kolejne rzuty wolne. Pierwszy niecelny.
at the line for Indiana, TJ McConnell. Drugi już celny. A nie, to nie do Andrzejego to miało być, to miało być do Jokicia. Jeszcze nasza piłka. Jokić. Montaj za trzy, musi to być pięknie. No tak się dałem nabierać zawsze na tą akcję. No właśnie, że dałem Jokicia i potem oni robią tam podwójne krycie. Jordan Poole. Pod kosz ładnie to wchodzi, ale jest zablokowany. I kolejna trójka. Świetnie, świetnie. Świetnie naprawdę w tej pierwszej kwarcie wychodzą te trójki. Ach, to już się nie udało, ale myślałem, że jak już siadam do trójki, to spróbuję jeszcze na koniec. Ale świetna pierwsza kwarta. Schodzimy teraz oczywiście, bo na początku drugiej kwarty nie będzie. 56-27, czyli dominacja dalej trwa pod koniec tej drugiej kwarty już. Jackson. 10 sekund do końca. Levert musi kończyć, kończy i nie trafia, ale jeszcze Jackson zebrał, nie trafia też. I pora na kolejną trójkę. Bol nie ukończył tej akcji, Hardin, ale jeszcze tam jest. I kolejny blok, trzeci blok chyba bola w tej akcji. Niesamowite. Franklin, Jackson, Levert. Znowu będzie musiał kończyć akcję, ale na tym razem też się nie udaje. Michael pod kosz i to będzie koniec tej akcji z wsadem. Jackson. Bol, kolejny raz nie dam mu tam nic zrobić pod koszem. Jokic tutaj skończy, nie skończy sobie tą akcję. Widziałem tam, że byłem wolny za 3, ale nie chciałem mu przeszkadzać, chciałem, żeby spróbował zdobyć te punkty. Siedzi ta trójka zdecydowanie w tym meczu. Levert, teraz już trafia. Nie wiem, która to już nasza trójka, która to nasza trójka, siódma, a to jeszcze nie ma pierwszej połowy skończonej. Jokic z blokiem. Numer 8. No nie, naprawdę dzisiaj to jest niesamowite. 30 punktów, a to jeszcze nie na końca pierwszej połowy.
Miles Turner. Levert. Trafia. Nie wiem naprawdę już co mówić. To jest po prostu, jestem sam w szoku, że mi się to udaje tak świetnie rzucać te trójki. Trzy punkty. Nie skupiam się w ogóle na asystach, ale czasami po prostu tak wchodzą te trójki, że po prostu ja będę myśleć o zrzucaniu głównie. Jeszcze blok? Nie, nie udało się. Nie, może to był blok. Koniec. 73-34 po pierwszej połowie. Destrukcja Indiany. Sam Levert chyba po prostu tym, że złapał się za głowę, ocenia sytuację, jak to jest. Dziewięć już trójek w pierwszej połowie. 14 celnych trójek to jest rekord w jednym meczu Klaya Thompsona, tego przypominam. Aj, czemu ja to zrobiłem? To było tak łatwo, trafię, ale ten pasek mi za wolno leciał. Myślałem, że tu będzie leciał dość szybko, tak normalnie. Kurde, szkoda, żałuję. Jokić. Aj, strata. Levert. Nie trafia. Jokić. Fade away, nie będzie próbował jednak. Dalej pod kosz i Michael. Za 3 nie udało się. Jokić zbiera i niestety blok. Blok, świetnie Jokić. Aj, w ostatniej chwili chciałem oddać Jokiciowi. Faul, szkoda. Nie, początek tej drugiej połowy. No dobra. Mamy tą śnieżynkę. Myślę, że nie jest prawdziwa tą śnieżynka nasza. To czyli jakby nie możemy trafić ostatnio. Dziwne trochę. Jokic świetnie pod kosz. Aj, faul. Myślałem, że jest jeszcze z faulem. Franklin za 3 teraz. Tak, udało mu się. Kurde, no nie mogłem zdążyć tą piłkę wyrzucić. To jest najgłupsza rzecz w tej całej rzeczy. Jak już ten mój zawodnik właśnie tak widać, że traci równowagę i pójdzie za to, ja bym chciał jeszcze, a już nie można podać. Nuggets, ball, bo oczywiście wychodzi ten zawodnik, nie wiem, nie widziałem dokładnie kto, poza tą tutaj linię. Layup łatwy, wydawał się łatwy, ale troszkę ta piłka jeszcze się pokręciła na obręczy. Aj, Jokić jeszcze, dobra. Dobrze się uratował, można tak powiedzieć. Aj. Klikłem wcześniej i trzymałem bardzo długo to podanie, bo wiedziałem, że to jest zły pomysł, ale już źle. No kurde, ta druga połowa katastrofalnie wygląda. Muszę się naprawdę troszkę już wrócić do formy tej z pierwszej połowy. Isaiah Jackson from TJ McConnell.
Jokic jest, dobrze. Fajny punkt. No, w końcu. Monte Morris, tylko to wykorzystaj. Dobrze. W końcu zabrałem temu McConnellowi. Odwdzięczyłem mu się za te dwa steale chyba, które on na mnie miał. Duarte. Za trzy i trafia ładnie. Coś się troszkę Indiana rozkręciła w tej drugiej połowie. Ale tym razem się nie udało Jokić jeszcze. Nie mówić, że czy tam to nie będzie jednak za ciężkie. Bo miał tam dwóch rywali. Duarte. Kończy akcję. Jest za trzy kolejny raz, dobrze. Myślałem, że to było za dwa, dobra, mamy trójkę dziesiątą. Duarte. McConnell. I mamy zbiórkę. Zeke Nnaji jest trzecia asysta. Nie chcę zapominać o tym asystach, no ale jednak jak już jesteśmy tak blisko z próby przynajmniej wyrównania rekordu Kleja, to naprawdę jest to w głowie i próbuję to zrobić, no bo jednak nieczęsto będę miał taką okazję. No ja właśnie nie chcę też mieć znowu jedną czy dwie trójki, znaczy asysty. Tak koło pięciu byłoby pięknie mieć przynajmniej. No a zobaczymy jak będzie szło. Prawie, to był, dobry to był ten ruch, tylko nie, jednak jeszcze nie było to dokładnie to, ale dobry to był ruch dość. To musi być trójka. I to jest trójka. 11. Tak? Tak, 11. No jeszcze to wykończył jakby McConnell. I 12. To musi być ten mecz, gdzie wyrównałem przynajmniej. I to jest kolejna trójka. 13, tak? 13. Jeszcze jedna, żeby wyrównać rekord właśnie Kleja, a dwie, żeby pokonać. Przynajmniej tą 14 bym chciał, żeby przynajmniej być razem z Klejem. Nie tym razem jeszcze. To jest też fajne, że jeśli trafia ze mną, to wyrównam rekord, rzucam też na 50 punktów. To też będzie fajne. No czemu nie? To już powinno być. Teraz naprawdę muszę, pomimo że czasami będę spamował, to muszę próbować tych trójek, no bo jednak jak już mi tylko dwie mi zostało, mam całą czwartą jeszcze kwartę. Najgorzej właśnie jedną. Chcę przynajmniej jedną mieć. Żeby mieć właśnie to przynajmniej 14. Hart za 3. Jest, dobrze.
spokojnie, my jeszcze mamy całą czwartą kwartę, muszę właśnie pamiętać, że mamy jeszcze całą kwartę jedną, więc nie muszę tak bardzo się stać w tej kwarcie, skończyć, to spróbować właśnie tą trójkę. Nie wykończył, dobra. Koniec trzeciej kwarty. I zaczynam ostatnią kwartę. Wracamy na boisko i zostało 5 minut do końca. Aj, jeszcze na NG, dobrze. Jest, jest. Rekord wyrównany, wyrównany rekord Kleja. 5 niecałych minut na pobicie rekordu jeszcze. Jeszcze mamy z piłkę zebraną, Nanji. I to jest rekord, 15 celnych trójek, to jest nowy rekord NBA. 15 celnych trójek, mamy nowy rekord. Nie wiem naprawdę co powiedzieć, to był piękny moment, najlepszy moment zdecydowanie w tej karierze. I wszyscy stoją tutaj i klaskają, ja się nie dziwię. Piękne, to jest piękne, naprawdę się udało tutaj zrobić. Aż naprawdę to lepiej, aż sobie nie da rady pewnie zobaczyć to. Gdzie to jest teraz? Ciekawe. Czy da się to zobaczyć? Nie da się pewnie zobaczyć tej, bo pięknie to wyglądało. Pięknie wyglądała się tam ta tablica na górze. No nie, naprawdę mam aż ciarki normalnie po tym, że tak się świetnie udał ten mecz, że mam 15 celnych trójek, nowy rekord NBA. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek pobiję jakiś rekord, ale pobiłem w drugim sezonie już. Mamy też drugi mecz w historii, gdzie mamy 53 punkty, znaczy 50 punktów i też chyba to jest nowy career high. Bones Highland. Highland. Próbuję, no to było za ciężkie myślę wyzwanie. Świetny teraz Jamichael Green. Aj, było blisko i 16 wypadła. Jak już jesteśmy przy tym rekordzie, to wiadomo, zawsze można podśrubować go właśnie jak najbardziej się da. Pull. Dobrze, nie, jednak nie kończy. Highland teraz rzuca, niestety nie trafia, ale Nanji zebrał i kończy. I faul, pitace, i luz faul, luz ball faul. Faul zdecydowanie. Torrey Craig fauluje nas. I 55 punktów. Jeśli się nie mylę, to jest taki sam career high jak Kevin Durant chyba. Czy nie, bo chyba z Atlantą Hawks w tym sezonie zdał 55 czy 56 i to jest chyba jego career high. Więc albo się nie mylę, albo mam taki sam career high jak Kevin Durant teraz. Jaki zawodnik, który pierwszy raz go widzę, jest teraz na boisku. Aj, nie ma celnej trójki, już nasz zawodnik, aby po prostu zeszła z niego presja, można tu powiedzieć, nie trafia już tak łatwo.
to jest manager rookie w tym sezonie, którego wybraliśmy. Nie, Waters to jest, to może drugi jakiś rookie w second round, którego wybraliśmy. No i to jest 16. No niesamowite, to jest 16 trójek celnych. Czyli rekord jest jeszcze bardziej śrubowany. Aj, to wyglądało, to miało się udać. Wszystko tu wygląda perfekcyjnie prawie. Warren nie kończy. Jeszcze Will Barton zebrał, pomimo że tu Turner był. Nanji do Greena. Jamichael Green nie kończy niestety akcji. Minuta do końca tego spotkania. Zignanji zbiera piłkę. Aj, wybiło w środku, już i wypadło. Dobra, to 16 to ostatecznie będzie pewnie nasz rekord. No jeszcze mamy szansę na jedną, ale no nie będę spamował, jeśli nie będę miał okazji. Ale jeśli by się udało, to ja już 16. Drugi raz była środka, wypadła. 16 trójek, to jest nowy rekord celnych trójek w jednym meczu. I ustanowił go oczywiście Kobe Jordan, czyli przyszła legenda koszykówki. Nie będę już rzucał, no bo to już nie ma sensu. 120-81, wygrywamy. I nie mogę się oczekać już, naprawdę, będzie też wywiad, no będzie na pewno wywiad, ciekawe co tam powiedzą, ale rekord mamy, no mamy rekord, naprawdę, nie chcę mi się to uwierzyć, naprawdę mamy rekord NBA. Świetne, naprawdę. Nowy shooting badge, ja się dziwię w ogóle, naprawdę. W ogóle się nie dziwię, że mamy nowy shooting badge, nawet jakbyśmy nie rzucili wystarczająco, znaczy nie zdobyli wystarczająco, to powinniśmy dostać sam za to jeden badge, za to, że ustawiam taki rekord. Najbardziej się boję, bo zawsze tutaj internet, żeby nie wyleciał w tym momencie, wtedy mecz by się nie zapisał. To jest zawsze najgorsza rzecz, tego się zawsze boję. Nie ma jednak wywiadu. Super, dobra, najważniejsze, że nie wyciął internet, czy ten mecz już jest zapisany. Progression, badge. Dajmy sobie teraz Sniper. Progression, co teraz? Midrange'a nie poprawiliśmy, teraz poprawimy za to. Tak, teraz poprawiamy midrange'a. Dobra, no i to jeszcze tylko potwierdzenie tak naprawdę. NBA Records. Game Season. Three Pointers Made. Kobe Jordan, 16 celnych trójek. I to jest nowy rekord. 9 lutego 2023 rok. A field goals made to jest 29, to więcej, znaczy tu dużo więcej od nas. No ale to jest niesamowite. Kolejny raz nam się to udało, zrobić coś niesamowitego. Mecz Pacers nie będziemy oczywiście grać. Tutaj, jak się skończy ten mecz. Dobra, jesteśmy też kapitanem All-Star, więc pora wybrać naszych zawodników, których bierzemy. Janis jest drugim kapitanem. Wybieramy pierwszy. Ja pierwszy wybieram. Dobra. Kogo bym sobie tutaj chciał wziąć? Chciałbym sobie wziąć, myślę, Duranta, dlatego że ja jestem point guardem i nie potrzebuję szczerze drugiego point guarda, więc biorę Kevina. Janis bierze LeBrona. Ja biorę sobie Jokicia jako mojego centera. Small forward i shooting guard mi jest bardziej potrzebny. Jak został, no to biorę szczerze Lukę, jak mi został jednak. Będziemy grać, będziemy się zmieniać. I small forward, więc Zion może być. Dobra, mamy zrobione. I teraz jeszcze ławka. On weźmie niestety Stefa pewnie. Tak, niestety się Stefa. Dobra, kogo tu bierzemy? On, u nas już nikogo nie ma. Nie ma, nie? Nie ma, dobra. Jason Antony.
Lubię dość Antonego, lubię Kawaja. Wezmę chyba Antonego, on powinien wziąć Tatuma. Gdzie niestety Kawaja. Dobra, mamy... Lubię też Dame Lillarda, więc ja go sobie wezmę do drużyny. Dobra, rezerwowy center, niech będzie, Ayton. Cade'a weźmy, czemu nie? Dobra, mamy tak, rezerwowego power forwarda, centera, point guarda, shooting guarda, można to powiedzieć, więc jeszcze small forward, akurat Jaylen Brown. Już tak na ukończenie, to kogo stąd lubię? Nie ma tu kogoś, kogo bardzo lubię, ale dobra, weźmy Colina. I jeszcze weźmy na koniec Clint'a, dobra. Najbardziej, jedyne co żałuję, że... Znaczy, trzech zawodników bym chciał stąd. Kawaja, Stefa i Lebrona, ale niestety się nie udało. Ale tak wyglądają nasze teamy. W Memphis będzie mecz gwiazd w 2023. Tutaj, a w prawdziwym życiu oczywiście w Salt Lake City. Dobra, ten mecz, tak jeszcze mówiłem, tak mamy skończyć. 140 do 101 wygrywamy. I tu 49 punktów, 2 zbiórki, 8 asyst, 5 celnych trójek. Footprint Center, 2 mecze z Phoenix Suns. Dobra. No to myślę, że już naprawdę na tym odcinku za dużo się w tym wydarzyło. Trzeba już to chyba kończyć. Dzięki wam za oglądanie tego historycznego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!